i oddało mi myszkę. Moją myszkę mnie okradło i oddało. Dobra. Także zobaczymy, ile się tego uda zagrać. Ile się tego uda zagrać. No. Oczywiście, że łatwiej. W końcu FPS na konsoli. Tym bardziej taki. Naprawdę wątpię. Wątpię, że to przejdę, ale spróbujmy. Mógłbyś, kurde, zagrać w Arkham City, kurde, nie. No, wiem, Demciu, tylko że jak powiedziałem, no, Arkham City to taka wisienka na torcie. Arkham City obgamy, jak obgamy wszystkie gry z PS-a trójki. No, sorry. Więc musimy to przetrwać. Dlatego dałem Enemy Frontera, żeby tą kiłę przejść od razu. Polca do konsol, ale do kompa już nie do końca. O, przycięło się. Dobra optymalizacja, widzę. Powiedziałeś, nikt nie słyszał. I paf, 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 paf. Dobra, i co my tu mamy? Powstanie warszawskie. Z dubbingiem polskim czy angielskim? Trzeba skrolować grę o powstanie warszawskim. Czy tam nie wiem czym. Bo z landingu to wygląda jak powstanie warszawskie. No bo to jest powstanie warszawskie. Tu mówi Warszawa. Warszawa wzywa wszystkie wolne narody. Nazywam się Robert Hawkins i jestem amerykańskim korespondentem wojennym nadającym z samego serca oblężonej Warszawy. Zaraz opowiem wam historię. Historię zwyczajnych mężczyzn i kobiet. Gamy Amerykanów. No jakby bohaterem był Polak, ale to jest gra po sobie warszawskiej, gamy Amerykanem. Hawkinsu. Armii podziemnych. Żyłem z nimi. Walczyłem z nimi. I widziałem, jakie ofiary gotowi są ponieść. Mogę opowiadać John nazwać jeszcze. John Smith. Opowiedzieć. To historia ruchu oporu. Jazda! Ruszę się! Nie myślałem, że będzie aż tak źle! Zanim cokolwiek zmieni się na lepsze, będzie jeszcze gorzej. Musimy... Chodź, musimy pomóc! Musimy utrzymać linię! Władza go! Chodź, na barykadę! Zabij wszystko, co się rusza! Jestem dziennikarzem, który napierdziela w 30 klatkach! O Jezu! W 30 klatkach bez auto-aima. To jest mniej niż 30 klatek. Halo. Jestem dziennikarzem i napierdzielam żołnierzy zawodowych. Jak kaszki. Po to nie miasz. 1 na 10. Mogłem ci kupić wersję z CD Action. No nie, skrypt jak w Call of Duty. Wiesz, jak oszukać śmierć, mój przyjacielu. Nie CI Games, City Interactive to jest. Jak na gryzi piórka. Spędziłem trochę czasu w Hiszpanii. To było w 30 Moskwem. No i we Francji. Francji? Opowiesz mi o... Pośpiesz się, Hawkins, nie mamy całego dnia. Idziemy. O, to oni wydali snajpera, Rajna Berlin. Głosy z podziemi, co? Przeszukałeś moje rzeczy? Oczywiście.
Piszesz o ruchu oporu? O, to jest dziennik, no dobra. Ja po prostu zapisuję swoje myśli. Właściwie to tylko obserwacje. Słowa mogą stać się bronią w każdych rękach. Pamiętaj o tym, rejestrując swoje obserwacje. To ojczyzna mojej matki. Nie zapominam o tym ani na chwilę. To dobrze. Trzeba przyznać, że dubbing jednak polski, że jednak aktorzy głosowi oddali ten akcent, z jakim wypowiadają się Polacy. Także no, dubbing się udał. Kozera, Hawkins, spóźniliście się. Nasz grafik nie uwzględniał spotkań z Niemcami. Ja chcę dwie kolejne. Wcale. To typowe dla polityki waszego prezydenta Roosevelta, czyż nie? Dobra, mamy zająć kościół Świętego Krzyża. Zaskoczymy hitlerowców, atakując z dwóch kierunków. Piszecie się na tę akcję? Jak najbardziej. Mogę zabrać ze sobą Hawkinsa? Nie, dla niego mam inne zadanie. Żeby zaskoczyć obrońców w kościele, musimy zaatakować przynajmniej z dwóch kierunków. Zobaczę, co da się zrobić. Ten tunel zaprowadzi cię w pobliże szkoły. A tym najszybciej dojdziesz do posterunku. Wyposażenie dostaniesz tam, u Kowalskiego. I powodzenia. Widzimy się później. Kowalskiego, co? Weź kilku ludzi i zatrzymaj ten konwój. Nie możesz pozwolić, żeby tu dotarli. Masz to jak w banku. Wy dwa idziecie ze mną. Ruszamy. Tak jest. Który wolisz? Wezmę. Tak myślałem. Nie rozczarujesz się. Mina wiek, już kończysz. Miną wieki chyba. Bastion. O! Ja ci dam geszoszoken. Dupę na nie szoken. O, dobra, tak się reloaduje. Dobra. A doniosła muzykę, 18 kurwa giezań. Wow! Tak się bije, dobra. Coś tam się uczy. A broń mogę zmieniać? No, jakoś zmieniać mogę. Ja się kurwa nie zgadzam i koniec, gork. Szuczko daj dynkę. Do solki mam... O nie! Bóg graficzny. Kolejny bóg graficzny. Wszędzie bugi graficzne. Tak za pół godziny, bo kończę, zacząłem tutaj legitnie. Muszę się jeszcze do domu wrócić. O. No sorry, no ale... Arkham City będzie dopiero na samym końcu. I tego nic nie zmieni. Ej. Lul. Recykling domu. Wychodziłem z tego domu już przed chwilą. Jezu, ale te klatki to jest jakieś zło. Już nawet nie ma 25 klatek.
Zajebiście. Domyślam się, że są głupi jak buce i będą tu lecieć. A właśnie. Śniapy, opo, tam jest jakaś główka. Hello. O nie, Hans! Fuck. Oddaję. Hans. Czy tu cię nie otrzymałem się kilka centów przez moldą? Jak można zostawić trzy najlepsze ocenę gry na pierwszy raz, sam koniec. No właśnie o to chodzi. Najlepsze stawić na koniec. No, przecież... Strzeliłem w typa. Wybuch, eksplozja, jak w Call of Duty. Koba one hit. Klatki mnie znikają. O, można zwłoki przeszukiwać. Pójdę. Mogę rzucać zwłokami, no ale... Ło, skiadanka jest. To rozumiecie, to jest jak skiadanka. Hans? Jak Hans nie żyje. 50 osób nie żyje, 500 rannych. Kolo kilka minut wali z kamienoszonego, kilka minut w Las Vegas. Właśnie jak patrzę na listę, to myślałem GS i się sam, kto tak nie szanuje swojego życia, chce grać w Led Zeppelin. Ja. O! Pisanie wykonana. Wiecie co? Właśnie byliście świadkami najkrótszej gry na MGSL-u.